że jest to autorska konstrukcja hydronawalu, tak? Dla nas jest najważniejsze, żeby po prostu hydronawal to naprawił. My to mówimy od samego początku, tak? Ludzie, naprawcie, tak? Naprawcie, a później po prostu prawnie dojdziemy, kto ma co zapłacić, nie? Dzień dobry, chciałbym rozmawiać z Jackiem Cegłą. Dzień dobry, panie Jacku, z tej strony Smerf Maruda, ustka się kłania. Tak, tak. Mam taki problem, bo w forumowicze tej niemieckiej polskojęzycznej gazety dla Polaków Głosu Pomorza na jej forum często pytają się mnie, nie wiem dlaczego, co z tą kładką? Kiedy będzie czynna? Czy mógłby pan coś na ten temat odpowiedzieć oficjalnie? Zielony, żeby była jasność, ja mogę tego odpowiedzieć, bo ja nie uczestniczę w dyskusjach na forum Głosu Pomorza, tak? I tam na pewno się nie będę udzielał. Ale mogę tego odpowiedzieć, wiesz, jeśli chodzi o stan wiedzy, który mam. No będzie, jest po prostu sytuacja taka, że negocjujemy, odbywają się spotkania z firmą Hydronawal. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ta kładka jak najszybciej była uruchomiona. Jak widziałeś, zapewne są dwie ekspertyzy, tak? Zapoznałeś się z nimi. Ekspertyza Hydronawalu. No oczywiście. To znaczy, no ty... Tych forumowiczów nie za bardzo interesują te kłótnie, oni chcą wiedzieć po prostu, kiedy kładka będzie działać. To nie wiemy jeszcze. Nikt tego nie wiadomo, ci z tym się rozmawiałem, tak, i nie wiemy tego, no. Nie wiemy tego dlatego, że po prostu jakby warunkiem, tak, usłabienia tej kładki jest ta prawa, a z tego co wiem, to na razie, póki co, no Hydronawal po prostu, no nie koła się do naprawienia tej kładki, a oni jedynie to mogą naprawić, tak? Czyli w lato nie będzie działać kładka? Jest duża szansa, że będzie działać. Słucham? Jest szansa, bo ja akurat pół godziny temu rozmawiałem z wiceburmistrzem, bo z Prakietowskiego na ten temat. I on mi mówi, że było spotkanie, byłem wtedy na Europie 2 marca, że mówi, gdzieś tam to idzie ku lepszemu, tak? Znaczy gdzieś tam jeszcze Hydronawal ma tam wycenić, pochylić się nad tym, no ale na razie, znaczy, jeżeli mnie spytasz, kiedy ona zostanie otwarta, to ci powiem, że nie wiem, tego nikt jeszcze nie wie, tak? Jeśli mnie spytasz, czy będzie otwarta przed sezonem, to ci powiem tak, nam bardzo to zależy, robimy wszystko, co możemy, no ale też, no nie dam sobie głowy uciąć, że będzie, tak? Czy to jest, tak, wiesz, czego nie chcemy, no to jest sprawa w sądzie, bo zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy poszli z tym do sądu, to podciągnęło się jedno, przynajmniej po prostu rok, ona by była nieczynna. Nam zależy tak, na tym, tak jak napisał po prostu w swojej opinii, w swojej ekspertyzie Instytut Drugi Mostu z Warszawy, że oni po prostu, jak według nich, tak, ta kładka może być ponownie przywrócona do użytku, pod warunkiem, że będzie zgoda wykonawcy, czyli Hydronawal, tak. Hydronawal póki co z tego co więcej zgody, wiesz, to dać nie chce. No, akurat też zgadzam się z tą opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, no ale no cóż, no skoro nie będzie żadnej, nie ma konkretnej odpowiedzi, no to trudno. Fundamenty pracy w porcie przez firmę Nawimor, która remontowała port, no to oni są